Jaworznickiego Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy trafiają już pierwsze przedmioty, które już wkrótce zostaną zlicytowane na internetowych aukcjach WOŚP. Jednym z darczyńców jest pan Krzysztof Marciński. Pan Krzysztof na tegoroczną aukcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przekazał jedną z 12 wyjątkowych glinianych serc autorstwa Małgorzaty Wosik. Płonące serce, one jest wykonane z gliny przez też naszą jaworznicką artystkę, panią Małgorzatę Wosik z Czerwonego Pieca. Jest to serce, które też można powiesić na lodówce. Tych takich serc zostało wykonanych mniej więcej 12, dlatego ja też nazywam ich 12 apostołów. One są właściwie przeznaczone dla osób, które chciałem wyróżnić w jakiś sposób za pomoc ludziom, pomoc osobom starszym. W tamtym roku również to serce, jedno z takich serc, było też licytowane przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Wtedy ono uzyskało taką dość pokaźną kwotę ponad 220 zł. Więc myślę, że w Jaworznie znajdą się osoby, które też mają takie gorące, płonące serca i takie serce przytulą też do siebie. Pan Krzysztof potrzeby drugiego człowieka rozumie jak nikt inny, stąd też w pełni świadoma potrzeba pomagania. Jestem osobą, która od wielu lat działa na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych z dysfunkcją wzroku, osób niewidomym i niedowidzącym i widzę też potrzebę, że pomaganie ma sens, że każda forma wsparcia przynosi korzyści, bo pomagając innym, pomagamy w jakiś sposób również sobie, jeżeli nie sobie, no to tym, którzy są nam najbliżsi. Na tegoroczną aukcję trafi również anioł wykonany z piaskowca i łupka. Autorem rzeźby jest Michał Adamowski, który od kilku lat wykonuje podobne anioły z naturalnych materiałów.